Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 21. już konferencję Izby Domów Maklerskich. Giełda i branża maklerska już od niemal 30 lat umożliwiają firmom pozyskiwanie kapitału na największym i najbardziej płynnym rynku instrumentów finansowych w regionie. Podobnie jak Państwo, uważam, że dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami jest niezbędny dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. I dlatego organizowane corocznie już od ponad 20 lat konferencje zasługuje na duże uznanie. Tym bardziej, że jej program dobrze odzwierciedla zagadnienia kluczowe dla rynku w momencie, w którym się znajdujemy, ale także stojące przed nim szanse i wyzwania. Wpływ epidemii COVID-19 na rynek kapitałowy okazał się nieoczywisty. W Polsce byliśmy świadkami ożywienia na rynku kapitałowym, co znalazło się odzwierciedlenie chociażby w najwyższych od lat obrotach na giełdzie. Inwestorów przyciągnęły na rynek okazje inwestycyjne, ale także obniżki stóp procentowych. Kapitał popłynął również na New Connect i to w skali dotychczas niespotykanej. Uwolniła się grupa spółek czy też branż, które na pandemii skorzystały. Stąd wielkie wzrosty kursów szeroko rozumianych spółek technologicznych, a także tych produkujących lub zapowiadających produkcję testów, maseczek i rękawic ochronnych. Znaczącym wydarzeniem tego naszego rynku, które pokazało, że jest ono miejscem, na którym można pozyskiwać środki na rozwój, była ostatnia rekordowa oferta publiczna. Postrzegam ją jako potwierdzenie trwającej od dłuższego czasu już tendencji wzrostu znaczenia branż opartych na wiedzy i technologii na polskim rynku. Pierwsze oferty publiczne i proces przyciągania dynamicznych przedsiębiorstw na GPW, gdzie mogą one pozyskać środki na rozwój, to bardzo istotne funkcje rynku kapitałowego. Należy jednak pamiętać, że rynek kapitałowy to nie tylko finansowanie przedsiębiorstw. Minister finansów pamiętać musi o drugiej stronie rynku, o lokujące oszczędności, o akcjonariacie obywatelskim, o znaczeniu rynku dla przyszłych emerytur. Rynek kapitałowy pełni w gospodarce krajowej bardzo istotne i wielowymiarowe funkcje. Przyczynia się nie tylko do transformacji kapitału, ale również do jego mobilizacji, właściwej alokacji i wyceny. Pamiętajmy, że rynku kapitałowego nie można postrzegać wyłącznie przez giełdę. Fundusze venture capital czy private equity, crowdfunding inwestycyjny to też rynek kapitałowy. Razem stanowią system naczyń połączonych i jedno nie może istnieć bez drugiego. Przede wszystkim jednak rynek kapitałowy nie powinien być postrzegany jako potrzeba chwili, a wszelkie decyzje powinny zapadać z uwzględnieniem dłuższego horyzontu czasu. Pragnę Państwu zapewnić, że motto to przyświeca nam w codziennej pracy regulatora. Rynek kapitałowy, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł finansowania dla gospodarki w czasach kryzysu, może pełnić, jak widać się pełni, rolę amortyzatora dla niekorzystnych skutków spowolnienia gospodarczego, a także zacieśniania akcji kredytowej przez banki. Zdając sobie z tego sprawę, Ministerstwo Finansów podejmuje inicjatywy ustawodawcze oraz uczestniczy na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym w pracach zmierzających do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Od ponad roku realizujemy strategię rozwoju rynku kapitałowego. Bardzo cieszy nas Państwa zaangażowanie w projekt i podejmowanie inicjatyw w niej zawartych. Ministerstwo intensywnie pracuje teraz nad projektem realizującym postulat ograniczającym zjawisko tzw. gold platingu w krajowych przepisach. Nie zapomnieliśmy też o przewidzianych w strategii rozwiązaniach podatkowych. Jak obecny rok powinien przynieść propozycje rozwiązań, zwłaszcza dla takich projektów jak wprowadzenie tzw. obligacji rozwojowych oraz jednolitej licencji bankowej.
Oczywiście ostateczne rozwiązania w tych obszarach będą wypracowane z Państwa udziałem. Ministerstwo Finansów pracuje wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą zapewniającą stosowanie tzw. crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady dostępu do kapitału przez wszystkich emitentów, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców pozyskiwaniem kapitału w drodze ofert publicznych, również poza platformami crowdfundingowymi. Jako Ministerstwo Finansów wsłuchujemy się w potrzeby sygnalizowane przez wszystkich przedstawicieli rynku. Pracujemy nad propozycjami legislacyjnymi, eliminującymi bariery dostępu do rynku, usprawniającymi nadzór nad nim, a także umożliwiającymi wykorzystanie rozwiązań cyfrowych na szerszą skalę. Wierzę, że wpłyną one skutecznie na ułatwienie funkcjonowania podmiotów i zwiększenie udziałów inwestorów prywatnych na polskim rynku kapitałowym. Rozwój polskiego rynku kapitałowego to także aktywne uczestnictwo Polski w pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Kwestia wzmacniania rynków kapitałowych jest, podobnie jak na forum krajowym, bardzo widoczna. Ministerstwo jest zaangażowane w realizację poszczególnych działań w ramach odnowionej Unii Rynków Kapitałowych i korzystając z tej okazji, pragnę Państwa zachęcić do zainteresowania pracami na forum Unii Europejskiej z zakresu Capital Markets Union. Regulacje rynku kapitałowego w głównej mierze oparte są na rozwiązaniach przyjmowanych przez prawodawcę unijnego. W związku z przyjęciem na poziomie unijnym pakietu na rzecz odbudowy rynków kapitałowych, Capital Markets Recovery Package i nowelizacją dyrektywy MiFID II, w najbliższym czasie czekają nas zmiany w polskim prawie, w szczególności zmniejszające proceduralne obciążenia dla firm inwestycyjnych. Prace nad główną rewizją pakietu MiFID i MiFIR wciąż trwają i w tym zakresie również liczymy na Państwa aktywność. Tak, aby potrzeby regulacyjne praktyków z polskiego rynku kapitałowego zostały usłyszane w Unii Europejskiej. Od jakiegoś czasu obserwujemy również wzrost znaczenia problematyki zrównoważonego finansowania. Dlatego też, jako osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku kapitałowego, powinniśmy aktywnie włączyć się w tę inicjatywę i potraktować ją jako szansę na rozwój naszego polskiego rynku. Nie możemy bowiem pozwolić sobie na pozostanie w tym aspekcie w tyle. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja jest przyszłością rynku kapitałowego. Ministerstwo Finansów aktywnie uczestniczy w pracach nad przyjętym przez Komisję Europejską w ostatnim roku, 20 września 2020, pakietem cyfrowych finansów. Wytyczne i regulacje unormują po raz pierwszy obrót kryptoaktywami, a także przyczynią się do wykorzystania w obrocie papierami wartościowymi przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony konsumentów i stabilności finansowej. Pakiet cyfrowych finansów przyjęty w odpowiednim do Polski kształcie, oprócz palety nowych możliwości i rozwiązań, zapewni zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Europy, w tym Polski, w sektorze finansowym. Konsekwencji przełoży się na wzrost gospodarczy i stworzenie nowych źródeł finansowych dla przedsiębiorstw. Chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Finansów jest otwarte na współpracę i otwartą dyskusję. Pamiętam doskonale pierwsze spotkanie w ramach zainicjowanego przez mnie cykl Dialog z Biznesem. Odbyło się ono nieco ponad rok temu w budynku papierów wartościowych i poświęcone było problemom rynku. Również później spotykałem się z wieloma z Państw. Wierzę, że przyświeca nam jeden cel – wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego, co przełoży się na rozwój całej polskiej gospodarki. I z takim podejściem możemy zawsze dojść do porozumień przy wypracowaniu poszczególnych projektów. Liczę, że dzisiejsze spotkanie będzie kolejna okazja do dyskusji. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu owocnej dyskusji. Dziękuję.